sobotę w Opolu twoja pierwsza tegoroczna walka. Boksujesz z Vincentem Feigenbutzem i zmieniło się sporo w twoich przygotowaniach. Nie Dzierżoniów, Białystok tym razem był grany. Czemu? No tak, teraz Białystok, zmieniło się w przygotowaniach. Czemu? To pytanie do promotora. Promotor tak zadecydował, Tomek Babiloński, że teraz będę przygotowywał się z Andrzejem Liczykiem w Białymstoku. I co? No i tak, przesiedziałem tam cały praktycznie obóz przygotowawczy, sparingi, wszystko tam z Andrzejem Liczykiem. I jakbyś porównał, to jest zupełnie inna szkoła od tego, co proponował ci Piotrek Wilczewski? No inaczej, każdy trener ma inne poglądy, inne ustawienia, inaczej trenuje, prawda? Także to nawet nie ma co porównywać, żeby było coś tak samo, bo nie, no bo mówię, no każdy trener ma swoją wizję na danego zawodnika i tam go jakoś ustawia, prawda? No ty masz taki styl bardzo nieszablonowy. Inaczej to było za trenera Galary, inaczej chyba chciał, żebyś boksował Piotrek Wilczewski, a jak teraz? Czego powinniśmy spodziewać się w ringu? No zobaczymy, no to jest jak z Piotrkiem Wilczewskim, tak z Andrzejem Liczykiem, to jest za krótki czas, żeby cokolwiek pozmieniać, aż tak jakiś na dłuższy, żeby to jakoś było widoczne, prawda? Bo to nie była jakaś długa współpraca, ani nic. Także no zobaczymy wszystko, no tutaj na pewno warunki fizyczne, no próbujemy wykorzystywać, trener cały czas to bierze i chce to wyeksponować jak najlepiej, prawda? Także no zobaczymy, wszystko się jutro już okaże, czy to w ogóle coś zostało mi w głowie z tych przygotowań, tak jak właśnie chciał Andrzejczyk, czy jeszcze to za mało było. No. Na ceremonii ważenia widać było, że faktycznie i zasięg ramion po twojej stronie powinien być, jesteś też trochę wyższy od Feigenbutza. Na to głównie będziecie stawiać, aby nie wdawać się z nim w bijatykę, no bo pokazał z Maćkiem Miszkinem, że jednak jest silny. Tak, no na pewno nie będziemy się wdawać w bójkę, znaczy to coś mnie cały czas uczył Andrzej Liczyk. Żeby się nie bić, tylko boksować swoje, mam swój styl narzucić i schodzić z jego linii ciosów, prawda? Żeby nie próbował, właśnie on tak jeszcze doskakuje tym lewym, prawym, tak wskakuje całym ciałem. No jest taki chaotyczny w tych atakach, ale jednocześnie też niebezpieczny, znaczy trzeba uważać, prawda? Także no, zobaczymy, myślę, że to wszystko jakoś się skompletuje, w głowie sobie to wszystko poukładać i wychodzić, robić swoje, boksować, wygrać. No. Masz bardzo różnorodnych rywali, chyba przyznasz to, że znowu jest taki przeskok, bardzo doświadczony Lorenzo Di Giacomo i teraz nastoletni Vincent Feigenbutz. Ciężko się przestawia tak z jednego na drugiego rywala? No kogo postawiają, no z tym trzeba boksować, zanim ktoś mówi. No zobaczymy, nie zastanawiam się o to z kim, jak, czy się przestawić, czy nie przestawić, no po prostu trenuję, przygotowuję się do danego zawodnika i boksować, i żeby jak najlepiej poszło, prawda, żeby wygrać tą walkę, pokazać dobry boks, no a co będzie, to się okaże wszystko w ringu. No. Oglądałeś pewnie walkę jego z Maćkiem Miszkinem, jakie obserwacje? Oglądaliśmy, oczywiście, oglądałem z Maćkiem Miszkinem, z innymi zawodnikami, także oglądałem, no to co wcześniej mówiłem, że ma te takie właśnie chaotyczne ataki, że takie przestoje, przyjmuje, za chwilę takie ma kilka sekund takiego straszliwego ataku, na co trzeba uważać, no i tyle, no jest no, silny fizycznie, co widać, na pewno trzeba uważać, bo jest silny, chociaż zobaczymy jutro, no najlepiej to poczuć na własnej skórze, prawda, jak to, oby nie tragicznie się tego nie odczuć, ale trzeba no po prostu zobaczyć co i jak, co on potrafi, wszystko w pierwszej rundzie, to myślę, jako się to po pierwszych sekundach rozteguje, rozwikła, także no zobaczymy, no jutro wszystko. Miałeś jakichś partnerów, którzy pozwolili dzisiaj poczuć moc w uderzeniach, no bo na pewno jutro Feigenbutz będzie polował na te nokautujące ciosy. No, pewnie będzie polował, na pewno, on taki tak boksuje w sumie, siłowo, w każde ciosy siłę wkłada. Co do sparing partnerów, to sparowałem z Kamilem Szeremetą, z Robertem Świerzbińskim, za to im dziękuję i z Białorusinem, zachodnim, jak on tam, nie, z tym co walczył ostatnio z Pawłem Gorzeckim właśnie i nie mogę, wiem, że Andrzej jakiś tam, no to z nim właśnie, jako, możliwe, tak, także z nim sparowałem, przyjechał na ostatnie tam dwa sparingi, także spoko, nie narzekam jakoś strasznie. No zobaczymy, przygotowania były dobre, ciężkie, naprawdę ciężkie. Tych sparingów też mnóstwo miałem, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że jutro akurat będzie ten dzień, gdzie walnie forma. No, dziękuję bardzo, pozdrawiam.